Pani Anno, proszę powiedzieć, co zadecydowało o tym, że zdecydowała się Pani stworzyć własną markę Orientana? Więc historia jest dosyć ciekawa. Pewnie jak miliony kobiet w Polsce pracowałam w korporacji. I to długie lata. Długie lata. W tej korporacji bardzo fajnie mi się pracowało. Zajmowałam się rzeczami, które mnie interesowały, rynkiem kapitałowym. Wszystko było fajne, do momentu pewnego. A co zadecydowało o tym, czy był jakiś taki moment przełomowy, że zdecydowała się Pani podążyć w innym kierunku? Znaczy moment przełomowy był właśnie wtedy, kiedy znudziłam się pracą w korporacji, no bo ile można robić to samo, a poza tym no, w korporacji występuje takie zjawisko szklanego sufitu dla kobiet. Więc już dalej iść nie mogłam. W związku z tym stwierdziłam, że stworzę coś swojego. Była to decyzja przemyślana i oparta na moich zainteresowaniach. Pracując jeszcze w korporacji, zmieniłam styl życia. Zaczęłam się interesować ekologią. Przestawiłam całą rodzinę na naturalny styl życia. Nie jedliśmy już przetworzonej żywności. Starannie dobieraliśmy rzeczy, które nas otaczały i równocześnie w tym samym czasie podróżowałam po Azji i tam jakby dostałam takiego natchnienia, że no mogłam... Właśnie, czy styl życia Azjatów Panią zainspirował? Dokładnie. Styl życia Azjatów jest zupełnie inny niż styl życia Europejczyków. A jaki? Oni żyją bardziej slow. Bardziej cenią sobie naturę. Tam jeszcze nie dotarły wielkie korporacje. Zresztą oni się bardzo bronią przed korporacjami. Zafascynowała mnie joga, którą też uprawiam. Takie właśnie życie blisko natury. I zafascynowały mnie azjatyckie kosmetyki. Mhm. Dlaczego akurat azjatyckie kosmetyki? Dlatego, że będąc w Azji miałam okazję zobaczyć kosmetyki, które są kosmetykami rzeczywiście naturalnymi. Tam zauważam wiele kosmetyków zupełnie nieobecnych w Europie, nieznanych, wiele formuł nieznanych. I zainteresowałam się roślinami, które stosuje się do stworzenia takich kosmetyków. Zainteresowanie to jedno, pomysł to drugie, a stworzenie własnej marki, która produkuje i dystrybuuje naturalne kosmetyki, to trzecie, więc tutaj czekało chyba Panią od tego pomysłu dużo pracy. No tak, to jest przede wszystkim ciężka praca, ale to jest praca, która daje niesamowitą satysfakcję. To jest praca połączona z pasją. Oczywiście pomysł też musiał być starannie przeanalizowany, no bo rynek kosmetyczny jest bardzo zajęty przez różne inne jest firmy. Jest bardzo nasycony. Tak, jest tak nasycony, powiedzieć. Ale ja znalazłam taki pomysł, żeby być unikalną, ponieważ stworzyłam kosmetyki naturalne z roślin azjatyckich. Mhm. No właśnie, czy to jest przede wszystkim to, co wyróżnia kosmetyki marki Orientana? Tak, wyróżniają dwie cechy. Jesteśmy kosmetykami naturalnymi. Ja przykładam do tego szczególną wagę i osobiście sprawdzam składy. I w kosmetykach Orientana nie ma parabenów, nie ma silikonów, nie ma parafiny i wszelkiej szkodliwej chemii. A druga rzecz, która wyróżnia markę, to właśnie rośliny azjatyckie, które są niespotykane w Europie, natomiast bardzo znane w Azji i łatwo je tam pozyskać i stworzyć w nich niesamowity kosmetyk. Czyli można powiedzieć, że zaznajamia Pani Europejczyków z roślinami, takimi składami kosmetyków, o których pewnie nie usłyszeliby, nie mieliby okazji spróbować. Trochę tak, trochę mam taką rolę edukacyjną i również też w kosmetykach naturalnych jakby staram się mieć taką rolę edukacyjną, więc dużo poświęcam na to, żeby informować konsumentów, jaki to jest kosmetyk naturalny.
A proszę powiedzieć, jak pani myśli, dlaczego kobiety, mężczyźni decydują się na zakup kosmetyków marki Orientana? No, przede wszystkim produkt jest bardzo dobry, z czego jestem dumna. I w zasadzie cała marka oparta jest na produkcie, na kosmetykach. Ponieważ ja jak zaczynałam, to tak naprawdę chciałam mieć mały sklep internetowy z własną marką. Ale dostałam tak wiele wsparcia od klientów, próśb o to, żeby być dostępnym w sieciach drogeryjnych. Także produkt się sprawdził, klienci pokochali markę i no, cóż więcej. A proszę powiedzieć, jakie produkty można znaleźć u pani? Czy to są wyłącznie masła do ciała? Co tam można znaleźć? Produkujemy kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Bardzo dużą popularnością cieszą się kosmetyki do włosów, bo mogę to szczerze powiedzieć, mało jest dobrych kosmetyków do włosów i to naturalnych. Na przykład produkujemy szampony bez SLS-u. SLS to jest taki komponent, który myje i jest w każdym drogeryjnym szamponie i żelu pod prysznic. To jest również taki komponent, który jest używany do mycia pokładu statków. Bardzo mocno myje, ale przy tym... I to naprawdę się dodaje do... Tak, jest bardzo tani i dobrze myje. Tak? I to wykorzystały duże marki masowe. Natomiast on ma też niedobry wpływ na skórę, na włosy. My zastępujemy ten SLS ekstraktem z orzechów retar. One mają naturalne saponiny i też doskonale myją włos. A proszę powiedzieć, bo wspomniała pani, że na początku to był taki pomysł, żeby mieć swój sklep internetowy. Gdzie można dostać kosmetyki Orientana? Przede wszystkim mamy sklep internetowy, ale bardziej traktujemy to jako taką platformę marki, gdzie chcemy po prostu klientom opowiadać o właśnie składnikach, o produktach. Tam też można kupić kosmetyki, ale jesteśmy już obecni w około 100 sklepach, małych sklepach zielarskich na terenie całej Polski, a także jesteśmy w sieciach, wybranych sieciach. Pani Anno, bo pani w którymś momencie swojego życia zdecydowała się właśnie żyć bardziej tak slow, bliżej natury. Na pewno sprawdza pani nadal skład produktów, zwraca uwagę na to, czym się otacza. Proszę powiedzieć, czy nie koliduje to pani z prowadzeniem własnego biznesu, bo jest to no, wymagająca działalność. Czy tutaj, jak się to pani udaje pogodzić? Udaje mi się to pogodzić, dlatego że przestawiłam też na naturalny tryb życia całą rodzinę. To jest proste, jak nauczymy tego dzieci na przykład. Ja mam nastoletnich synów i ja wiem, że oni coli nie piją, tylko piją wodę mineralną. A nie buntowali się? Starszy syn się nie buntował, młodszy buntował się lekko. Zawsze jest, znaczy my nie jesteśmy taką ortodoksyjną, ekologiczną rodziną. Oczywiście mogą zjeść batonika, natomiast oni mają świadomość, że batonik to jest po prostu chemiczna substancja i lepiej, tak samo jak lody, wolę z nimi pojechać do lodziarni i kupić im świeżo zrobione lody, niż takie lody kupowane na czyli przykład. To są tego rodzaju wybory w codziennym życiu. To są tego życiu. Rodzaju wybory, tak. A proszę powiedzieć, czy tak jak pani zdecydowała się na taki tryb życia bliżej natury, czy zauważa pani taki trend u innych osób, że jesteśmy zmęczeni tym pędem, tą pracą, tą chemią w jedzeniu i szukamy no, czegoś, co jest wartościowe? Tak, zauważam, taki trend istnieje i coraz więcej osób poszukuje jakichś rozwiązań w takim bardziej naturalnym stylu życia. To jest bardzo trudne, bo faktycznie jesteśmy otoczeni przetworzoną żywnością, tanią. Natomiast ja widzę też po swoich znajomych, że powoli jakby to się zmienia. Można zacząć od jakby małych kroków. Też takim krokiem małym jest wybór kosmetyku naturalnego. Moje kosmetyki nie są drogie. Ja też jakby chciałabym tutaj podejść tak bardzo edukacyjnie i misyjnie do tematu, więc ja sobie postanowiłam, że to będzie taki przedział dostępny dla każdej Polki. A co to znaczy dostępne dla każdej Polki? No, moje kosmetyki kosztują między 11 a 51 zł.
Czyli wydaje mi się, że to takie jest półka, bardzo normalne. Bardzo normalna cena, ale tu muszę powiedzieć, że to ja też działam dosyć mocno etycznie, więc nie zawyżam tak tej marży, żeby móc robić promocję minus 80. Tak? To też stąd taka cena, tak? Pani Anno, proszę powiedzieć, jak widzi Pani rozwój marki Orientana? Marka się bardzo mocno rozwija, jestem bardzo zadowolona, ale nadal mam kontakt z klientami, którzy nawet do mnie na mój osobisty telefon dzwonią i rozmawiają o marce. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze bardziej dostępni w całej Polsce. Ja dostaję telefony z zagranicy, już pytają się mnie dystrybutorzy. Dziękuję, ale chciałabym najpierw umocnić markę w Polsce, tak żeby być pewnym, że wszystko tutaj zrobiłam, a zagranica to będzie kolejny krok kiedyś tam. To tego Pani życzę. Dziękuję. Pani Anno, no jeszcze takie pytanie. Kto opracowuje receptury kosmetyków marki Orientana? Więc receptury są opracowywane przez osoby, które przez chemików, którzy, a chemików to tak brzmi nieładnie może przy marce naturalnej, ale to są osoby, które po prostu mają wiedzę. Natomiast ja produkuję w dwóch fabrykach, w Indiach i w Tajwanie. Tam mam dostęp do świeżych surowców. I fabryka w Indiach ma certyfikat Ajurwedy i tam jest specjalista od Ajurwedy, który doradza mi, jakie składniki połączyć, żeby miały one najlepszy efekt. Ale dodatkowo bardzo też przy samej koncepcji tworzenia produktu polegam na opiniach klientek, blogerek, osób, które znają markę, bo one zawsze mi podpowiadają, co można stworzyć i ja wtedy to próbuję jakoś przekazać dalej i tworzyć. Natomiast finalnie ja decyduję o produkcie i ja sprawdzam, tak jak powiedziałam na początku, sprawdzam skład, żeby tam nie było żadnego odejścia od tej reguły, że produkt nie byłby naturalny. Thank you.